Doktor Iwona Rajca-Biernacka, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Pani dyrektor, jak wygląda aktualnie sytuacja, jeśli chodzi o zapotrzebowanie i o krew w Opolu i o województwo opolskie? Pacjenci oraz rodziny pacjentów mogą czuć się bezpiecznie. Regionalne Centrum dysponuje odpowiednimi zapasami krwi i jej składników do wydawania na bieżące potrzeby w sytuacjach nagłych dla pacjentów chorych przewlekle i na różne inne nieprzewidziane wcześniej sytuacje. Czy ta sytuacja też nie zmieniła troszkę nastawienia i samych dawców i krwiodawców? Nie zmobilizowali się do tego, żeby jeszcze dodatkowo chcieć oddawać krew, a wiemy, że to jest określony czas i określone zapotrzebowanie przecież na krew. Postawa krwiodawców zasługuje naprawdę na ogromne uznanie i ogromny szacunek. Krwiodawcy wspaniale z nami współpracują, rozumieją sytuację, zgłaszają się do nas, kontaktują się z nami telefonicznie i chcą pomagać innym osobom potrzebującym. No właśnie, to teraz jeśli chodzi o ewentualną chęć oddania krwi, czy powinno się to odbywać tak poprzez przyjście do Państwa, czy też raczej wcześniejsze umówienie się i jak już to wygląda bezpośrednio wtedy w sali, gdzie oddaje się krew? Proponujemy i preferujemy, aby każda osoba, która chce oddać krew, skontaktowała się z nami wcześniej telefonicznie. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić dogodny termin wizyty danej osoby w centrum. Dzięki temu możemy poprawić jakość i komfort obsługi dawcy i skrócić czas przebywania na terenie naszej placówki. Każda osoba, która do nas zgłasza się, przechodzi wstępną preselekcję, ma mierzoną temperaturę, ma zbierany wstępny wywiad epidemiologiczny i jeżeli tutaj nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, jest spuszczana do strefy dawcy, gdzie podlega już tradycyjnej drodze rejestracji, badaniu lekarskiemu, morfologii. Nasi dawcy są wyposażani w maseczki ochronne i podczas przebywania już w strefie dawcy przebywają w maseczkach ochronnych. Pani dyrektor, ostatnie pytanie dotyczące oczywiście tego, co pojawiło się w ciągu właściwie ostatnich godzin, nie dni, a mianowicie kwestia osób, które ozdrowiały, bo tak się nazywa osoby, które przeszły koronawirusa, żyją. W tej chwili mówi się o ważnej rzeczy, jaką może być osocze w pomaganiu w walce z koronawirusem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Opole, o Opolszczyznę? Czy są także u nas osoby, które zgłosiły się już na przykład do Państwa? Od wczoraj w Regionalnym Centrum w Opolu, również i w całym kraju, została wdrożona procedura pobierania krwi od ozdrowieńców. Wczoraj już po pierwszych komunikatach medialnych mieliśmy dwa telefony od ozdrowieńców, którzy chcą podzielić się osoczem z innymi osobami, które tego osocza mogą w przyszłości potrzebować. Abyśmy mogli osoby ozdrowieńców zakwalifikować do oddania osocza, osoby te podlegają określonym kryteriom. Pierwsze kryterium musimy ustalić, że na pewno są to osoby zdrowe. Te osoby muszą posiadać dwa ujemne wyniki badania NAT. Od ostatniego drugiego wyniku musi upłynąć co najmniej 14 dni i mogą to być osoby w grupie wiekowej od 18 do 60 roku życia. Jeżeli ten warunek jest spełniony, podlegają następnie kwalifikacji zgodnie z kryteriami, które obowiązują każdego dawcę. Wypełniają szczegółową ankietę, podlegają badaniu lekarskiemu, mają wykonaną morfologię i jeżeli tutaj nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań, mogą oddać osocze. Preferuje się, aby od tych osób pobierać osocze metodą plazmaferezy.